Dzień dobry moi drodzy, bonjour. Krzysiek z tej strony, kanał Lazurower i zapraszam na odcinek na życzenie Kasi, Katarzyny. Pozwolisz Katarzyno, że będę się do Ciebie zwracał bezpośrednio po amerykańsku, na luzie, po południowemu też. Oni tutaj mają dużo luzu słonecznego, także przejdźmy do rzeczy. Odcinek będzie dotyczył odpowiedzi na pytanie, jak ja się w ogóle znalazłem na Lazurowym. Oczywiście będzie to synteza, bo już tutaj wyprzedzę opowieść, historia jest bardzo długa i skomplikowana, wielowątkowa i zawiła, nadawałaby się przynajmniej na jakiś dobry serial na Netflixie albo innej platformie, natomiast pozwolę się tutaj jakoś skompresować z tymi informacjami, a przy okazji pokażę Wam miejsce, w którym jestem właściwie po raz pierwszy. Nie wiem, czy już się domyślacie, cóż to może być? Jest to okręg Larvotto, czyli część dzielnicy Monte Carlo, sławnego Monako, gdzie znajduje się plaża. Jakbyście się kiedyś zastanawiali, gdzie znajduje się plaża w Monako i czy w ogóle ona istnieje, to jak najbardziej istnieje. Można się kąpać. Także 27 stycznia w sobotę, przepiękną, ciepłą sobotę, jak widać. Można sobie tutaj spożywać posiłki, można się wygrzewać w słońcu, zażywać wszelkiej innej aktywności. Przepiękna w ogóle promenada. Ja wcześniej docierałem tylko do takiego do Grimaldi Forum, czyli do takiego targowego kompleksu, gdzie odbywają się różne targi, pokazy, imprezy wystawcze i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie wiedziałem, że plaża Larvotto wygląda aż tak wspaniale. No, pieskowi coś nie posmakowało. Także naprawdę, to jest na wschodnim krańcu Monako, za ogrodem japońskim botanicznym. Spróbujemy sobie oblecieć ten odcinek tak na jednym ujęciu, jakie tu lubię właśnie. I już, po naturalnemu. Słuchajcie, dlaczego to lazurowe? To nie był mój pomysł. Jakbyście mnie zapytali lat temu 10, to bym powiedział, że zawsze bym chciał mieszkać we Włoszech, ponieważ we Włoszech rozpoczęła się od Włoch, od gardy włoskiej, rozpoczęła się moja eksploracja miejsc innych niż Polska. No, pomijając tam Słowację za dzieciaka i Czechy, tak jak każdy gdzieś tam bywał na koloniach czy na jakichś zimowiskach, to tak było. Natomiast faktycznie w 2013 i 2014 roku pojechałem sobie ze znajomymi do Nadgardę, z rowerami oczywiście szosowymi. No i tam zobaczyłem, że istnieje coś więcej niż Polska. Znaczy, to w ogóle były początki takiej mojej przygody rowerowej na poważnie. Ja dosyć późno właściwie wsiadłem na rower, mając 28 lat i ta moja pasja się rozwijała powoli na początku, a dopiero później trochę szybciej. No i w ogóle w moim życiu działo się dużo rzeczy, naprawdę takich wydarzeń i dobrych, i złych. Ja teraz wyciągam z tego wszystkiego wnioski, próbuję pewne rzeczy, o, dostałem piłką, naprawić pewne błędy przeszłości, wyciągam mnóstwo wniosków, zmieniam swoje życie, przewartościowuję je przede wszystkim. Pójdziemy sobie tam jeszcze na fontannę, mam nadzieję, że ona nam nie zakłóci za bardzo mojego tutaj wywodu. Natomiast słuchajcie, no Aleksandra, którą spotykacie tutaj na kanale często, w różnych materiałach, ta mała blondyneczka, ona była tutaj pomysłodawczynią tego wszystkiego. Ona mówi perfekt po francusku, ona jest po studiach, gdzie nauczyła się francuskiego i podczas tych studiów wyjeżdżała na różnego rodzaju wyjazdy. Mieszkała między innymi w Kanadzie, mieszkała też w innych miejscach we Francji. No i przyjechała sobie tutaj kiedyś bodajże w 17 roku na wakacje na Lazurowe i zakochała się w tym miejscu i powiedziała, że będzie tutaj mieszkać. A że my się poznaliśmy w 17 roku właśnie, to ja tak jakby do tej jej przesiedleńczych planów się podczepiłem, dołączyłem. No i też zmęczony swoją polską ówczesną aktywnością, czyli prowadzeniem sklepu kolarskiego z odzieżą kolarską w Warszawie, Styluwa Pro, dalej istnieje. Pozdrawiam obecną formę i obecnych właścicieli, którzy ode mnie ten biznes przejęli, natomiast ja się wypaliłem, jak to się popularnie mówi. Zdarzył się jeszcze po drodze COVID, dużo innych wydarzeń, turbulencji różnego rodzaju, które spowodowały, że straciłem jakieś poczucie sensu i dalszego funkcjonowania w Warszawie. No i ten bodziec w postaci wyprowadzki na Lazurowe nastąpił. Oczywiście Aleksandra pojechała wcześniej. Ja próbowałem do niej dołączyć. Dołączałem do niej tak jakby systematycznie. Były to takie epizody przerywane pobytami w Polsce. No wiadomo, jak się człowiek
wyplątuje z firmy własnej, no to nie zawsze to jest takie łatwe. To był proces długi i skomplikowany. Zakończył się ostatecznie w 2020 bodajże drugim roku. No i od tego 2022, od połowy mogę powiedzieć, że jestem tutaj ciurkiem już na tym Lazurowym. Oczywiście z wizytami różnymi w Polsce, natomiast coś bym mógł tutaj powiedzieć. No nie był to mój pomysł, natomiast z przyjemnością się podłączyłem. Ja nigdy na przykład, moja wiedza wcześniejsza o Lazurowym była żadna, powiem szczerze. Ja nigdy jakoś tak... O, proszę bardzo. Nawet przypomniały mi się moje te piłkarskie umiejętności. Nigdy nie występujące. Ja zawsze byłem gruby i gruby na bramkę. Na szczęście schudłem później. No i tak wcześniej się tym Lazurowym jakoś zupełnie nie interesowałem. Mi włoska kultura była bliska, język przede wszystkim. To brzmienie, taka melodia języka, no francuski, jak w sporej ilości ludzi, wydawał mi się zawsze jakimś takim dziwadłem. I nigdy jakoś tego Lazurowego właściwie nie brałem pod uwagę. Natomiast nie oponowałem, jak żeśmy tutaj przyjechali w 2018 roku na wakacje. No i zobaczyłem, że jest to naprawdę wspaniałe miejsce, że posiada wspaniałe góry, wspaniałe krajobrazy, sąsiadujące bezpośrednio z morzem. Jest to faktycznie 300 słonecznych dni w roku. No i tak się tutaj osiedlam. No nie będę ukrywał, że tam z Aleksandrą drogi nasze też były zawiłe i kręte. Działamy dalej razem, działamy w kwestiach zawodowo-organizacyjno-turystyczno-wycieczkowo-rowerowych. Historie inne wszelakie są skomplikowane. Jak to się mówi, kiedyś był taki status na Facebooku, można było sobie ustawić status związku, to skomplikowane. Ach, długa historia. No w każdym razie dużo się dzieje. Także to nie był mój pomysł, żeby się tu znaleźć. Nie oponuję. Walczę z językiem, chociaż to już nie jest walka, to już jest taka przygoda bardziej. Je parle bien français, je comprends tout, mais je suis très triste, nie triste, tylko zapomniałem teraz, timide. Je suis très timide pour parler avec les autres gens. No, także rozumiem bardzo dużo, je comprends tout, mais je ne parle bien, je suis triste. Nie triste, dobra, mniejsza z tym, już się tutaj speszyłem. Tak, język jest najsłabszą stroną tego Lazurowego, ponieważ jest to faktycznie trudne wyzwanie, natomiast cała reszta, pogoda wspaniała, działająca wspaniale na psychikę, krajobrazy, zieleń przez cały rok, mnóstwo wspaniałych, uśmiechniętych ludzi, atmosfera, w większości przypadków czyste, błękitne niebo, no to jest po prostu super, także tym bardziej jest motywacja do tego, żeby to Lazurowe jeszcze bardziej poznać, jeszcze bardziej zgłębić. No i tak wyniknęło, że ja tutaj lubię przebywać z ludźmi, lubię, mimo że na co dzień jestem raczej osobą, tak się postrzegam, nieśmiałą i cichą, ale przed kamerą i przed innymi ludźmi dostaję jakiegoś kociokwiku i gadulstwa. No i się okazało, że tutaj tak od słowa do słowa zostałem takim samozwańczym trochę przewodnikiem, organizatorem różnych fajnych wydarzeń i aktywności na Lazurowym. No i czekam tutaj na Was. No, zapisy różnych terminów, aktywności, wycieczek samochodowych, pieszych, rowerowych już właściwie ruszyły. Wygląda na to, że wszystko idzie w dobrą stronę. Też ostatnio mi się trochę pozamykały pewne rozdziały. Niestety, rozdziały polskie. Będę już tam pewnie rzadziej trochę bywał. Tak po prostu jest, a to mi pozwoli też trochę rozwinąć tutaj swoją tutejszą działalność. Także na razie na pewno będę tutaj na Lazurowym. Chciałbym to zrobić docelowo tak, żeby tutaj faktycznie te wytężone 8 miesięcy, kiedy jest zainteresowanie turystyczne, pracować wytężenie. A na przykład 3 miesiące, coś jak grudzień, styczeń i luty, albo właściwie 2 miesiące, grudzień i styczeń, mieć bardziej dla siebie, wtedy mieć swoje wakacje, chociaż tutaj właściwie wakacje są przez cały rok, mimo że praca to i wakacje. Troszkę się ta granica zaciera, ale jednak pracujemy w turystyce ostatnio tutaj bardzo ciężko. Słuchajcie, nie przedłużając, chciałbym, żeby to się zmieściło w 10 minutach i jesteśmy na najlepszej drodze, także to nie był mój wybór, ale wyszło super, naprawdę Lazurowe jest bardzo fajne, bezpieczne, bardzo motywujące do fajnego życia, do przewartościowania się i naprawdę dużo, dużo jest mi tutaj lepiej niż było w Polsce pod wieloma względami. Jak chcecie, jakbym jakiś wątek rozwinął, to śmiało. Pozdrawiam Cię, Kasiu, Katarzyno i Was wszystkich innych oglądających. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!